Przygody Robinsona Crusoe, na nowo opowiedziane, autorstwa Daniela Defoe. Tekst na podstawie wydania drugiego, wydawnictwa Michała Arkta. Rozdział pierwszy. Ucieczka. Urodziłem się w Londynie roku 1632. Rodzice moi byli ogólnie poważani. Ojciec mój nazywał się Kreutzer i był kupcem, rodem z Bremy, gdzie dorobił się znacznego majątku. Dla rozwinięcia handlu towarami zamorskimi przeniósł się do Londynu i tam się ożenił. Matka moja pochodziła z poważanej i szlachetnej rodziny Robinsonów. Dla jej uczczenia, oprócz nazwiska ojca, dano mi i jej nazwę rodzinną. Z biegiem czasu nazwisko ojca z powodu angielskiego wymawiania przekształciło się na Crusoe i tym sposobem zostałem Robinsonem Crusoe. Byłem jedyną pociechą rodziców, ponieważ starszy brat mój zginął na wojnie z Hiszpanami, a średni puścił się przed kilku laty na morze i przepadł bez wieści. Ojciec, jako kupiec, spędzał większą część czasu w kantorze albo wyjeżdżał z domu za interesami handlowymi. Nie mógł przeto zająć się wychowaniem moim. Matka zaś, kochając mnie nad życie, patrzyła przez szpary na wszystkie psoty i figle swego jedynaka, ukrywała je przed ojcem lub broniła mnie, zamiast surowo karcić, jak na to zasługiwałem. Ojciec często mnie napominał. Kochany synu, mówił do mnie, nie będziesz porządnym człowiekiem, jeżeli nie będziesz pilnym i punktualnym, jeżeli nie będziesz wykonywał sumiennie swych obowiązków w domu i w szkole i nie będziesz zważał na napomnienia nauczycieli i rodziców. A ty? Jak postępujesz? Czy tak chcesz odpłacić im ich miłość dla ciebie? I próżniactwem, zbijaniem bąków zamiast pracą? Wywdzięczyć się im za starania. Koło twego zdrowia i twojej przyszłości? Kto chce swój chleb spożywać uczciwie? Być użytecznym bliźnim i prowadzić życie miłe Bogu, musi już od dzieciństwa do tego się przysposabiać i wszelkich sił dołożyć, aby ten szlachetny cel osiągnąć. Czego się Jaś za młodu nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Pamiętaj o tym. Ojciec mój był zacnym i szlachetnym człowiekiem, a przemawiał tak serdecznie, że słowa jego na razie sięgały mi w głąb duszy. Wzruszony, płakałem gorzkimi łzami i przyrzekałem jemu i sobie poprawy. Ale po kilku dniach zapomniałem o tych dobrych zamiarach i znów zaniedbywałem się jak przedtem, nie pamiętając o spełnianiu obowiązków, jakie życie na nas wkłada już od lat dziecinnych. Ze wstydem wyznać muszę, że byłem lekkomyślnym próżniakiem i zamiast iść jak inni do szkoły albo odrabiać zadane lekcje, wymykałem się często do portu nad brzegi Tamizy. Tam z wielką ciekawością przyglądałem się okrętom i łodziom. Wszczynałem rozmowę z marynarzami, dopytując się ich ciekawie, skąd przyjechali i co widzieli w drodze. Znałem też nazwy wszystkich okrętów i wiedziałem, skąd wracają i dokąd jadą. Wchodziłem nawet na pokład różnych statków i nieraz pomagałem marynarzom w ich robotach, w ładowaniu i wyładowywaniu towaru, dopytując się o wszystko szczegółowo. Gdy raz za powrotem z podobnej wycieczki począłem z zapałem opowiadać rodzicom o zasłyszanych, niezwykłych przygodach znajomych mi marynarzów w obcych krajach, matka zaczęła mnie prosić, żebym zaniechał podobnych wycieczek, bo w porcie o wypadek nie trudno. Moje dziecko najdroższe, mówiła ze łzami w oczach, morze i wojna wydarły mi już starszych twych braci. Tyś mi jeden tylko pozostał na świecie. Bierz przykład z ojca i weź się do pracy. Niech chociaż z ciebie doczekam się pociechy w starości. Ojciec zaś, również zmartwiony, dodał serio. Nie chcę mieć syna próżniaka, ale człowieka uczciwego,
i prawego. Nie myśl, że mając uzbierane przeze mnie w pocie czoła pieniądze, możesz już nic nie robić i bąki zbijać lub gawronić się na okręty w porcie. Bez nauki i pracy nigdy do niczego nie dojdziesz. Jestem już stary i chory, a ty masz lat 15 i śmiało mógłbyś wyręczać mnie w sklepie w godzinach wolnych od nauki. Ale ani łzy matki, ani rady ojca nie skutkowały. Czułem wstręt, nieprzezwyciężony do handlu i do tego dusznego sklepu. Natomiast coraz częściej wykradałem się cichaczem do portu i tu godziny całe spędzałem na pogawędce z marynarzami. Bo też wy nie wiecie, jak to oni umieją pięknie opowiadać o morzach bezmiernych, o różnych narodach, o dzikich zwierzętach nieznanych i o tych krainach cudownych, gdzie kopią złoto i diamenty. Serce mi się wyrwało do tych wszystkich śliczności, a coraz większa, nieprzeparta chęć podróżowania po nieznanych oceanach i tych krajach przecudnych kradła mi sen z powiek i nie dawała spokoju. Ojciec czekał długo na poprawę moją, ale w końcu stracił cierpliwość i pewnego razu rzekł do mnie ze smutkiem. Nie żałowałem na wykształcenie twoje, ale też darmo pieniędzy wyrzucać nie myślę. Od jutra tedy przestaniesz uczęszczać do szkoły i wstąpisz do mego sklepu jako uczeń. Nie spodziewając się wcale takiego zakończenia, zadrżałem z przerażenia i długi czas stałem jak wryty. Teraz już na zawsze pożegnać się muszę z myślą o podróżowaniu. Westchnąłem przez łzy. Zacznie się szereg dni smutnych, ponurych. Siedzieć w sklepie, jakież to będzie okropne zajęcie. Ja nie wytrzymam długo w tym sklepie dusznym. Ja się zanudzę, umrę, mówiłem. Rzeczywiście, ojciec wziął mnie do swego kantoru i zasadził do roboty. Zastosowałem się do jego woli, lecz jak niechętnie. Ale zaledwie na wiosnę 1648 roku żegluga się rozpoczęła. Nie mogłem wytrzymać w ciasnym kantorze. Zamiast liczb, które powinien był wpisywać w księgi kupieckie, przed oczami moimi majaczyły okręty. Widziałem ich białe żagle, powiewające i rozdymające się. Słyszałem śpiew majtków. To też po zamknięciu kantoru już nie mogłem dać sobie rady. Biegłem do portu, zachwycałem się całą jego ruchliwością i zapominając o obowiązkach swoich, wzdychałem i tęskniłem do tego życia marynarskiego. Coraz więcej wyrabiało się we mnie tylko jedno życzenie. Ach, gdybym mógł z tymi szczęśliwcami powędrować w świat daleki, w ten świat piękny. Jednego dnia, zachęcony, dręczony smutkiem i tęsknotą, powlokłem się wieczorem do portu, żeby się pożegnać z odjeżdżającymi przyjaciółmi marynarzami i powitać przybywających z dalekich krajów, a znałem ich prawie wszystkich. Wieczór ten nigdy nie wyjdzie mi z pamięci. Było to 15 marca 1648 roku. W porcie panował ruch wielki. Jeden z większych żaglowców wyruszał w drogę. Na brzegu sporo pasażerów czekało na łódź, która ich miała zawieźć na okręt. Serce zaczęło mi bić gwałtownie, łzy zakręciły się w oczach. Och, gdybym ja z wami mógł teraz puścić się w ten świat nieznany i porzucić raz na zawsze ten sklep i ten kantor wstrętny, to przepydłe więzienie. Wtem ujrzałem mego przyjaciela, marynarza Henryka, udającego się do łodzi, odbijającej od brzegu. I on mnie także spostrzegł, podbiegł i dłoń mi uścisnął. Cóż, rzekł, jeszcze ciągle siedzisz w domu? Ciągle. Cóż mam robić?
Ojciec każe. Ach, jak ci zazdroszczę. Słuchaj, rzekł. Może masz ochotę jechać z nami do Hawanny? Za parę minut odpływamy. Ależ Henryku. Czyż mogę jechać tak, jak stoję? Zresztą ja nie mam pieniędzy. Głupstwo. Jesteś młody, masz ręce zdrowe, dasz sobie radę, nie bój się. Już ja cię tak wkręcę na ten statek i tak cię ukryję, że cię nie spostrzegą. Nie bądź tylko mazgajem do 100 masztów i decyduj się prędko. Słyszy, wołają na mnie. Odurzony tymi słowami pokusy, pożerany chęcią jechania w świat, uczepiłem się ręki Henryka. Jadę z tobą! Zawołałem głosem drżącym, lecz stanowczym. Tak, to co innego! Teraz widzę, że zuch z ciebie, rzekł Henryk. Pociągnął mnie do łodzi, a potem, gdy łódź dobiła do okrętu, pomógł po drabinie wdrapać się na podkład. Schowam się tymczasem od tu, w tej kryjówce. Jest to skład bagaży. Spuść się ostrożnie na dół, pod pokład i siedź cicho. Na pełnym morzu wypuszczę cię i przedstawię kapitanowi. Jak to się wszystko stało? Dziś jeszcze z tego zdać sobie jasno sprawę nie mogę. Oszołomiony, na wpół przytomny, nie mogłem uwierzyć, że to rzeczywistość. Że naprawdę już jestem na okręcie i jadę. Nareszcie w ten świat szeroki, taki ponętny, taki pożądany. Zapomniałem na razie o wszystkim. O obowiązkach, o przyszłości, o rodzicach. Wprawdzie myśl, ile zmartwienia postępek mój przyczyni rodzicom, przeszła mi przelotnie przez głowę, lecz przyznam się otwarcie, że myśl tę odpychałem gwałtownie. Zresztą już było za późno się cofnąć. Poza tym cała moja uwaga była skierowana na moje chwilowe pomieszczenie. Siedziałem w jakiejś ciemnej norze, pełnej pak i skrzyń. Gdyż otwór wejściowy zatrzaśnięto, nad głową zaś moją aż huczało od bezustannej bieganiny marynarzy, ruchu i wrzawy na pokładzie. Wkrótce do uszu mych dobiegły donośne rozkazy kapitana okrętu, a potem przeraźliwe gwizdnięcie. Zawarczał kołowrót służący do podniesienia kotwicy i po chwilę uczułem, że statek, pochyliwszy się nieco, wypłynął z portu. Byliśmy już pewnie daleko od lądu, bo fale z łoskotem uderzały o brzegi okrętu, który się chwiał i kołysał nieustannie. Zdjął mnie lęk wielki. Podostałem silnego zawrotu głowy i w końcu nudności. Była to choroba morska, której każdy pierwszy raz płynący na morzu musi ulec. W trwodze śmiertelnej gorzko pożałowałem swego postępku i zalałem się łzami. Najukochańsza matko, najdroższy ojcze, przebaczcie szaleństwo moje. O, gdybym mógł być teraz z wami, gdybym mógł pocieszyć was w smutku. Przysięgam, że gdy Bóg pozwoli mi znowu na ląd się dostać, nigdy już was nie opuszczę. Tymczasem maszty i całe belkowanie nad moją głową przeraźliwie trzeszczały. Paki, zsuwając się jedna z drugiej, przygniatały mnie i dusiły. O, co to się dzieje? Zginę w tych ciemnościach. Henryku! Krzyczałem rozpaczliwie. Henryku, gdzie jesteś? Ratuj mnie! Ale nadaremnie, głosu mego nikt nie mógł usłyszeć. Wdrapałem się zwolna po pakach i skrzyniach pod sufit i próbowałem otworzyć drzwiczki prowadzące na pokład. Ani sposób. Były zaryglowane z przeciwnej strony. Na domiar nieszczęścia okręt przechylił się gwałtownie, a ja uderzyłem głową o belkę w suficie. Z krzykiem i płaczem padłem bez sił na jakąś pakę i zmęczony głodem, żalem i niepokojem zasnąłem.
Wkrótce jednak obudziłem się i znów czekałem w ciemności. Nareszcie, po długiej godzinie obawy, usłyszałem odsuwanie rygla. Serce zabiło mi gwałtownie. To Henryk otworzył drzwiczki i promień światła nagle rozjaśnił moje więzienie. Powiedziałem już o tobie kapitanowi. Rozkazał mi stawić cię natychmiast przed niego. Mówiąc to, spuścił drabinkę. Gdy się po niej wydostałem na pokład, Henryk, widząc, że drżę ze strachu, zawołał ze śmiechem. Czego się boisz, tchórzu? Bądźże mężczyzną do krotce burz i huraganów. Kapitan jest zły na mnie i na ciebie, ale nam przecież głowy nie urwie. Wśród ironicznych spojrzeń i szyderskich żartów całej załogi dostałem się wreszcie do kapitana. Ładny z ciebie ptaszek, huknął ten na mnie prosto z mostu. Podejdź no tu bliżej. Niech się przyjrzy takiemu nicponiowi, który porzuca rodziców i ucieka z domu bez ich wiedzy lub woli. Czy nie pomyślałeś o bólu serca i zgryzocie, jakie im sprawiłeś? Będziesz przed Bogiem odpowiadał za łzy, które pewnie wylewają, myśląc o niegodnym synu. Ale za te łzy i smutek twych biednych rodziców, których wobec ciebie zastępuję, ja ci teraz wymierzę sprawiedliwość. Zobaczysz. Drżyj, niecnoto, bo za lada przewinienie znajdziesz się o tam! I wskazał na spienione fale. Nie pożalisz się na moją łagodność. Tymczasem marsz do kuchni i każ sobie dać jeść, bo wyglądasz tak, jak gdybyś 3 dni nic nie miał w ustach. Potem zabierzesz się zaraz do napisania listu do rodziców, w którym im opowiesz o swym postępku, prosząc o przebaczenie. Ja zaś postaram się ten list wysłać z Madery do Londynu. Pamiętaj tylko, że darmo zjadów nie znoszę. Będziesz więc tymczasem chłopcem do pomocy kucharza. Henryk zaś, za swą lekkomyślność i potajemne sprowadzenie cię tutaj, odsiedzi cały dzień w gnieździe bocianim, a przez tydzień będzie otrzymywał na śniadanie, obiad i kolację połowę zwykłej porcji. A teraz precz mi z oczu! Zmieszany i zawstydzony, ale uspokojony, że sąd się już skończył, powlokłem się do kuchni, gdzie się pokrzepiłem trochę po tak długim poście. Przyszedł tam i Henryk ze słowem pociechy i zapewnieniem, że kapitan nie jest taki zły, jak sobie sam o sobie powiada. Potem napisałem do rodziców list pełen żalu i skruchy, w którym przysiągałem im, że wkrótce do nich powrócę i już nigdy ich nie opuszczę. List ten oddałem kapitanowi. Zostałem więc kuchcikiem na okręcie handlowym Izabela, wiozącym sukna i inne towary do Hawanny i będącym pod rozkazami kapitana Merksa. Służba w kuchni nie była ciężka. Nie mając wiele do roboty i pozbywszy się obawy, mogłem swobodnie przyglądać się tym wszystkim pięknościom, które po drodze miałem widzieć. Pocieszałem się także myślą, że gdy powrócę szczęśliwie do domu, będę miał wiele do opowiadania moim rodzicom i że oni, wzruszeni moimi przygodami, wybaczą mój nierozsądny postępek, darują mi wszystkie winy i pozwolą mi nareszcie zostać marynarzem. Niestety, nie przeczuwałem wtedy, co mnie jeszcze spotka. Bo też chyba nikt na świecie nie odpokutował tak ciężko i tak długo, jak ja, za jeden krok nierozważny.